No i co, do ognia nie podejdziesz, cwaniaczku? To ja ci zdzidy przypierdzielę. A? No chodź, chodź, chodź. Wow, dostał w głowę, boom, headshot, i co, frajerze? Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku The Forest. Jak wiecie, mamy dzisiaj normalnie Mikołajki. Także to jest taki odcineczek specjalnie ode mnie dla was, żebyście mieli, kurczę, fan na Mikołajki. Nawet może zrobimy go dzisiaj troszeczkę dłuższego. Od razu sobie przepłyniemy się na drugą stronę, ponieważ moja chatka jest już prawie skończona, brakuje mi tylko jednego loga. O, żółwik. Parka nawet żółwi płynęła, dobra. Ciekawe, czy te żółwie mogę zmusić, żeby wyszły na brzeg. Co my tutaj mamy? Aha, jedzonko. Najedzony jestem, napity jestem. Ptaszek lata. Super, wszystko ładnie nam tutaj wygląda. A właśnie, co to jest? Aha, tego nie dam rady uderzyć. Dobra, jak my stoimy ze słońcem? Kurczę, jeszcze jest w miarę widno, co nie? Ja bym chciał skończyć tą haciendę i dzisiaj wziąć się, kurczę, w końcu do roboty za mur, bo naprawdę słabo mi to z nim idzie. Jeszcze nawet go nie zacząłem. Tylko sobie nakreśliłem, jak mniej więcej on ma wyglądać. Jak widzicie, chatka już ładnie jest wzniesiona. W miarę nawet wysoko stoi, nie? Raczej nie powinien nikt mi podskoczyć. Tutaj miałem jakieś jeszcze klatki, porobiłem takie na zajece, ale jak widzę, żadnego zajeca nie ma. Zetnijmy sobie pierwsze drzewo, bo potrzebujemy jednego loga. Nie chciałem kończyć... Oj, oj, oj. No dobra, zmęczył się. Nie chciałem, kurczę, kończyć chatki poza odcinkiem, dlatego chciałem z wami się podzielić tą moją, kurczę, normalnie radością, jak ją ukończę, bo naprawdę tego rąbania, no chyba godzinę tu miałem ponad, coś mi się wydaje, jakoś tak. Wiadomo, że nie na raz wszystko nagrywałem. Ło! Jest gdzieś jakiś czubek, z tego co słyszałem. Tam daleko chodzi, okej, okay, widzę go. Dobra, trudno. Zaraz powinniśmy go sobie podhaczyć, się uda. Dobra, drzewo poszło. Jedno drzewo jest, kłodę zawijamy, zapierdzielamy do naszej chaty. Szybko, 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 żeby mnie żaden czubek nie widział. No i 100. Pięknie. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś, czubku, tak? Chodź. Wow, 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 nie sądziłem, że od razu będzie tyle tu ich. Nie wiedziałem, że oni tu przyjdą. Wow! Dobra, sobie zeskoczę z klifu na dół. Hop! Hop! Dobra, chodź, 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 wariacie! O kurde, mało życia, mało życia. Mam nadzieję, że nie spadnę, tylko ucieknę do wody i one nie pobiegną za mną do wody. Dawaj, uciekaj! Uciekaj, łap energię, łap energię! Dobra. Dobra, uciekłem do wody. Co oni? Oni nic nie robią, do wody nie wchodzą, super. Super, ja zaraz robię tak. Mogę w inwentory wejść? Nie mogę wejść w inwentory. Już się robi, kurczę, noc, to ja teraz się przepłynę szybko. Ja spierniczam na jacht, bo raczej bym tego nie przeżył. Nie mogę nawet plecaka otworzyć, to jest, kurczę, szkoda, że nie da się plecaka otworzyć w wodzie. A jakbym wszedł na tą górkę? Co się dzieje? Zmęczony jestem taki. Dobra, stary, powoli se płyń, powoli, żabeczką, żabeczką. Czekaj, jest, mogę wejść tutaj. Są tam porąbańce. Dobra, wskakujemy. Kładziemy się spać. Mamy co jeść, także super. Jak widzimy, już świta. Sprawdźmy, co my tu mamy. Troszkę szmatek jeszcze. Te szmatki chyba nam się tutaj co jakiś czas respią. Fajnie, to jest w ogóle spoko sprawa z tymi szmatkami. I co? Są jakieś kanibale? Nie widzę, ale nie będę chyba ryzykował. Normalnie się przepłynę pierw tutaj. O, lina jakaś jest, super. A, nie mogę podnieść. Mam liny jakieś? Mam liny. Dokładnie nie znam jeszcze w ogóle systemu craftingu, tak żebyście mi mogli powiedzieć mniej więcej, jak zrobić łuk czy coś. Ja sobie teraz sprawdzę może. Kijek, kijek, lina. Snowshoes. Nie, snowshoes to nie potrzebuję. Kijek. Aha, tutaj widzę. Burning. Upgraded. Ok, stick. Crafting bow. Dobra. Jest, dobrze. Jeszcze liny? Nie. Jednak nie. Czekaj, najadę na łuk.
Kijek to... Też nie. Jak zrobić ten łuk? Dobra, skraftujmy sobie może koktajl Mołotowa. Jak to wychodziło, Mołotow? Jest Mołotow, tej. Zarypiście, jeszcze jeden. Czekaj, mogę teraz? Nie, teraz muszę wyłączyć, tak? Jeszcze raz, tak? Pięknie, będę już miał dwa Mołotowy, także mogą chłopaczki sobie teraz przyjść. Ja będę normalnie z góry do nich rzucał. Dobra, lecimy. Abordaż za burtę. Mam nadzieję, że ich już tu w pobliżu nigdzie nie będzie. Coś tutaj płynie. Nie. Wow, aha. Na skałę wszedłem i tak mnie przyspieszyło. Myślałem, że już coś się dzieje ze mną, nie tak? Dobra. O mały włos, kurczę, bym zginął. Ile mamy tego życia? Niedużo. Tamte drzewo to cholera wie, co to jest. Może to jakieś ich święte drzewo czy coś? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co to jest w ogóle za drzewo. Tak się zastanawiałem nad nim. Tamte totemy jakieś stoją, bo byłem przejście, ale nikogo tam nie było. Teraz widzę, noc się ledwo co zrobiła. O, od razu oni się pojawili. Dobra, zróbmy tak. Siekierka na pewno w dłoń. Albo dobra, pierw Mołotow. Nie, dobra, nie, jednak nie. Siekierka. Siekierka w dłoń niech będzie, bo ją też sobie podpalimy, w razie czego. Jakby gdzieś tutaj byli. Jesteście gdzieś tu, frajerzy. Frajernia. Dobra, nikogo nie ma. Jak teraz wejść na chatę, mi powiedzcie? Jak mam ja teraz wejść na swoją haciendę? Dobra, nikogo nie widać, super. Też nikogo nie podhaczyłem. Pewnie trzeba będzie zbudować sobie... O, jest ptaszek. Czekaj. Dzida. Pięknie, co, Farel? Super, jesteś gościu w to. Dobra, dobrze, ten gołąb nie uciekł, bo normalnie amator jestem na razie w tą gierkę. To możemy sobie zjeść. Bo w miarę coś tam jesteśmy głodni. I co? Jakieś, kurcze, schody? Tak? Schody muszę jakieś zbudować? Co my tu mamy w naszej książeczce? Tutaj rzeczy do... Są schody, patrzcie. Custom stairs. Super, coś takiego zrobimy. Dobrze się nie pali ogień, bo bym, kurczę, się podpalił. Już raz tak zrobiłem, że wpadłem normalnie w ogień, bo myślałem, że się nie da, ale jednak się dało. O, teraz jest w miarę równo. I hyc, 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 hyc. I chyba dotąd, co? Będzie spoko? Aha, to nie to. No jak mam to postawić, że to było spoko? Aż tak daleko dopiero? No dobra, to niech tak będzie. Skoro tak mówisz, że tak ma być, to niech tak będzie. Patrzcie, ile tych? Raz, dwa, trzy, cztery. No kurczę, troszeczkę potrzeba tych kłód. Dobra, idziemy dalej ciąć. Mam nadzieję, że żaden, kurczę, tutaj kanibala, żadnego nie spotkam. No i bym sobie zasejwował grę, ale jak widać, kurczę, nie daję rady tego sejwować, bo za szybko. Dobra, zetnijmy sobie, o. Tutaj drzewo pierwsze. Te chude chyba się lepiej tnie, co? Niż te grube. Te chude to chyba szybciej spadają. Ciekawe, ile będę potrzebował tych kłód. Kurczę, mogłem sanki wziąć te swoje. Dobra, leci. Coś, kurczę, słyszałem. Ale nie wiem, co słyszałem. Coś mnie chciało... przyatakować? W tym lesie? Tak, jest już jakiś jeden czubek. Chodź, frajerze, to ja cię zaraz tu szybciutko podhaczę. Tam jest, wariat. No chodź. Aha, pobiegł, dobra, myślałem, że przybiegnie do mnie. Na szczęście odwidziało mu się. Jest, 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 wariat. Chodź, 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 kurde, nie mogę wejść nawet do lasu drzewa porąbać, bo te czuby są wszędzie. No chodź. Kolejny. A? Tak, czekaj, ja tu sobie podpalę szybciutko. No i co? Nie podpaliłem go? O kurde, niedobrze.
No i co? Uciekacie już? Takie cwaniaki? Takie cwaniaki? Nie, są dalej. No to poczekaj, stary, zobaczymy. Ja tu sobie dołożę szybko jeszcze trochę do ognia. No i co, do ognia nie podejdziesz, cwaniaczku? To ja ci zdzidy przypierdzielę. A? No chodź, chodź, chodź. Wow, dostał w głowę, boom, headshot i co, frajerze? Taki miałeś być cwany i co? Gdzie jest twój kumpel? Gdzie masz kumpla? No? Nie ma kumpla, dobra. Jeszcze raz mi tu przyjdziesz, to też tak skończysz jak on. Trzeba jakiś totem do odstraszania zrobić, bo naprawdę... Słabo mi to idzie, kurczę, w tej gierce. Dobra, tu go wypierdzielmy. Spalmy frajera. W ten czas ja może bym sobie coś zjadł, co? Zjadłem. Dobra, uleczyłem się. Niczego nie ma, nie ma. Dobra, on się pali w ognisku, pięknie. A jego kumpel gdzie? Nie ma, nie? Spierdzielił, wystraszył się. Dobra, skoro się wystraszył, to super. Teraz robimy sobie te schodki, może na spokojnie bardziej. Z tymi czubami wiecie jak jest, kurczę. Nie idzie normalnie. Wyrobić, ile? 17 sztuk, ja pierniczę. Kiedy ja to wezmę, zrąbię? Na pewno nie w tym odcinku, chyba że zrobię, kurczę, jakieś, wiecie co, wariaty. Cięcie. I normalnie się widzimy zaraz, jak ja skończę te schody. Dobra, ja normalnie stary z Ikei wracam, zobacz, cały koszyk pełen logów. Już nałupałem, ile to jest? 2, 4, 6, 8, 10 sztuk, tak? Super, to patrzcie, zaraz będziemy mogli to skończyć. Nic się, kurczę, z boku nie dzieje, na szczęście nie ma tych porąbańców, nie przeszkadzają mi. Chyba dlatego, że widno na razie jeszcze jest. O, dobra, jak tam idzie? Budowa, ile jeszcze tych schodków? Jeszcze troszkę, nie? Jeszcze troszkę schodków. Ile tego loga? Kurde, może na dzisiaj kawałek ściany postawimy, jeszcze brakuje mi... Aha, nie mogę wskoczyć, ile? Dwóch kłód, dobra, to ja to na barku przeniosę normalnie. Hop, hop, ładna pogoda, jak widzicie. O, tu mam drzewo już ścięte w dodatku, hop, hop. Dwie sztuki, nie? Się na plecy bierze. Napiszcie mi w komentarzu dwie sztuki, czy się bierze, czy trzy. Chyba mi się wydaje, że dwie, trzecie nie podnosi. I dodatkowo jakiegoś tipa byście mogli jeszcze mi sprzedać. Zobacz, stary, jak ja po schodach zapierdzielam. Jak ja mam stąd piękny widok na wszystko. Pięknie, co? Dobra, będzie miejscówka, to się jeszcze ładnie ogrodzi. W haciendzie musimy rozpalić wariaty, normalnie ogień w końcu. Gdzie to jest? Książeczka. Ale rozpalimy sobie ten ognisko z kamieniami, nie? To takie przy wejściu mi się wydaje będzie najlepiej. O, tutaj gdzieś. Będę miał wszystkie rzeczy potrzebne. Brakuje mi kamyczków. Dobra, no to się skoczymy szybko jeszcze po kamyczki. Jak ja zwinna łania po tych schodach. Dobra, dwie sztuki już są. Dobra. Dwie? Jedną podniosłem? No way. Dobra. Przydałoby się jeszcze, wiecie co? Coś upolować. Tu mogę rozpalić ognisko, ale chyba nie będę rozpalał. Sprawdźmy jeszcze sobie, bo widziałem, że są jakieś takie szafki na jedzenie, na mięso, coś takiego się wiesza. Drying rack. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem. Jak to wygląda? To jest to? Kurde. Bo ja nawet nie wiem, nie? Ale chyba to jest to. Jakbym to postawił sobie tutaj na haciendzie, żeby to, kurczę... Czy to się nad ogniem stawia, żeby to się... Wiecie, nabijasz świniaka albo kanibala i sobie normalnie tak go smażysz, polewasz, jabłko w zęby. Nie wiem, czy to nie jest to przypadkiem. Ale jeszcze sobie przejrzymy książeczkę. Tu mamy stick holder, wiadomo, to jest na kijki, żeby sobie podtrzymać. Tutaj mamy jeszcze... Co? O kurde, ile tego jest, wariacie. Ścieżka. Domek na drzewie. Liny mam, nie? Liny mam. A co to jest? 3 zip line. Aha. Dobre, dobre. Właśnie, poczekaj. Miałem zrobić totem, tak? Miałem zrobić totem z tego, co mi się tutaj przepaliło. Gdzie jest to ognisko? To jest nasz diligence.
Ognisko jest... Aha, diligence, zostawiłem diligencem ognisko. Dobra, stary, odjedź wózkiem z Ikei. Gdzieś go trzeba zaparkować. Ładnie, o. Tutaj niech sobie stoi, nie? Nie wiem, czy zdążę jeszcze trochę tego drzewa narąbać. Aha, tu miałem pójść zobaczyć. Są kości jakieś? Bones? Nie ma bones? Spaliły się doszczętnie. Ale żem zrobił, co? Numer. Mówiliście, że w bazie kanibali jest jakaś lepsza siekierka. Ja bym się tam wybrał. Może poczekamy do nocy. Czekaj, do nocy czy teraz mogę? Teraz jakbym sobie zapisał normalnie... ptaszek, albo wlatujesz tu do okna, albo nie. Ile mam życia? Mało. Batony są? Są. Batony są. Jeszcze bym zrobił na przykład parę koktajli. Wiecie co? I bym się przeszedł poszukać czegoś, zapisał sobie grę. Jak bym deadnął, to bym deadnął. Raczej chyba save'ów wtedy nie stracę, co? Jeszcze byśmy zrobili tych koktajli. Okej, okay, teraz kijka jeszcze bym sobie takiego szmacianego zrobił. Kurde, ja bym chciał zrobić łuk, ale nie wiem jak. To na pewno nie. Siekierka. Szmatka, okej. Tamtą siekierkę wek, a tą szmatkę też mogę dać na tą siekierkę, czekaj. Mogę, będę miał dwie siekierki, kurczę, podpalające się. Trochę pićku. Dobra, to ja bym tak zrobił, że tu teraz sobie zapiszemy gierkę. Tutaj, tak. Damy C. No i odwiedzimy bazę kanibali. Jesteśmy z powrotem. Koktajle Mołotowa mamy w razie czego. Do tego mamy normalnie siekierkę, ale na początku może bym sobie wziął lancę, co? Lancę do ręki jest najlepiej wziąć. Nie wiem, w którym kierunku w ogóle mam się udać. Może tam przejdziemy się, co? Na początku. Może tam będzie jakaś baza kanibali. Boję się, że zaraz mnie podhaczą na dziółkę i będzie beka. Ale dobra, trudno. Sobie dam troszeczkę głośniej, żeby słyszeć lepiej. O, patrzcie, coś jest. Co to jest, kurde? Garnuszek. A ja garnuszek taki mam. Tu mogę sobie też zapisać grę. Jesteśmy przy rzece ładnie. Dobry spot. To niezły spot, kurde. Co my tutaj mamy? Widzimy gdzieś porąbańców? Nikogo nie widać. Albo byśmy może... jest coś. Idziemy brzegiem. Ja idę brzegiem, nie ryzykuję. Tu jest też takie samo drzewo jak na tamtym klifie, czyli to są jakieś oznaczenia, że chyba niedaleko jest baza tych durni. Coś jest naprzeciwko i coś jest na rzeczy. Dobrze, że ja mogę w razie czego spierdzielić do wody. I to jest najlepszy motyw w tej grze, że oni mi w wodzie mogą naskoczyć i obtoczyć. Dobra. Jakiś taki ten teren jest, kurde, normalnie, wariacie. Niepewny, nic nie widać. Jestem mega ciekawy. Aha, tu sobie już płynę, tak? To czekaj, wejdź tutaj do wody i jestem mega ciekawy. Sprawdźmy, jak to wygląda. Jest coś naprzeciwko. Tam, nie wiem co to jest. Robi się noc, o kurde. Tak się robi noc, czyli jest nieciekawie. Nie wiem co to jest. Aha, dobra, spoko. Spoko, tu mogę spierdzielić przed nimi. No to dawaj na górę, wariat. Na bocianie gniazdo wjeżdżamy. I pewnie będę musiał, kurde, już tutaj nockę zarwać, bo jest już ciemno, jak powiem. Dynamit. Dynamit. Jest ciemno jak w srace. Jakieś... Nie, nie, nie. Ja nie chcę, stary, zejść. Ty idź do góry, bo ja na razie na piekarnię się na dół nie wybieram, bo tam mnie, stary, zjedzą. Tutaj trzeba być tak, żebym tutaj mógł... O, podnieść sobie czekoladkę. Jakąś aspirynkę. Żeby mnie nie bolało, nie? Także ja tu powinienem sobie to przetrwać jeszcze. Dobra, jak widać, nikogo na razie na dole nie ma. Zróbmy tak. Zróbmy sobie tak. Tam byśmy się wybrali, ale to trzeba, kurczę, normalnie całą noc przeczekać. Gdzie jest księżyc? Księżyc Moonlight Shadow jest nie wiadomo gdzie. Zróbmy może sobie pochodnie, co? Aha, no dobra. Robimy pochodnie. Kijka mamy. Teraz weźmy sobie, ubierzmy tego kijka. To jest ten kijek? Nie, to jest siekierka. Gdzie jest kijek? Tak, to jest ten kijek. Podpal go, wariacie. I co? Nie świrować. Idziemy normalnie chyba na żywca na dół, co? Czy mnie zjedzą? Jak myślicie, zjedzą mnie? Mam ich w dupie. Ewentualnie. Normalnie mnie połamią.
No i co, wariaty? Siekiera. Siekiera, podpalamy ją. I lecimy, nie? Zobaczyć, co się dzieje. Na dzielni w nocy. W nocy jeszcze nie chodziłem, kurde. Może być gruba zadyma. Do chaty mamy daleko. Tam coś biegnie, patrz. Tam coś biega z latarką. Ej, jak to jest możliwe? Tam coś biega z latarką. Tam jest jakaś hacjenda. Dobra, udamy się tam szybko. Jestem normalnie mega ciekawy, o co tu chodzi. To nie latarka, to on ma coś normalnie na głowie, czubek. No dawaj. Łódkę mają. Ha, 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 ha. I co, frajerze? Podpaliłem go. Ty, on po wodzie biega. No chodź, jeszcze raz. No i co? Nie trafił. Tu jest płytko, dlatego, tak? Dobra, 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 uciekłem do wody. A on będzie biegał z latarką. Kurde, czemu nie mogę zrobić tak szybko, żeby jakoś tego przerzucić sobie? Itemsa. Itemsa bym sobie przerzucił na, kurde, wiecie co, na sticka. I od razu go podhaczył, frajera. Ja ani nie mogę się uleczyć, ani nic, ta? Dobra. Sobie teraz podpłynie. I chodź teraz, cwaniaku. Chodź, chodź, chodź! Tutaj byłeś taki cwany i co? Aha, jeszcze raz. A! Ale spierdzielany jest porąbany, ty. Chodź, chodź, chodź! Ja cię złapię teraz tą pałką. Co ty myślisz, że będziesz mi tak uciekał z tą latarką? Dawaj latarkę, wa, gościu! Dawaj latarkę! No i co? Dobra, do wody, bo drugi idzie. No, dobra. Ja teraz ich inaczej zrobię. Od razu wyciągam mołotowa, jak pierdyknę. A? Pak unika ciosów, frajer, no. Dobra. Ten niech sobie teraz odejdzie kawałek. Ten niech sobie odejdzie kawałek. Ja teraz wyciągnę spirka, jak mu zapierdzielę między oczy. To jak długopisem w podstawówce. Gościu się odwrócił i między oczy dostał. No, 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 no. O, pięknie. Teraz ja wyciągnąłem spirka. I chodź, cwaniaczku. Normalnie uchuncę cię. Wow! Nie trafiłem go. Nie trafiłem go, a dzida poleciała laserowa. Dobra, mam drugiego. Mogę drugiego skraftować, ale to tak nie będzie chyba działało. Mołotow. Dobra, uciekaj. Gdzie ten drugi jest? Jakby ten drugi podszedł jeszcze, to było super. O kurde, ale zrobiłem numer, co? Wywaliłem mołotowa bez podpalenia. Wow! Nie no, tak to ja zdechnę, dobra. Ryzyk fizyk, Farel, ryzyk fizyk. Siekiera. Siekiera w dłoń. Nie no, kurde, wpierdzieliłem się na mukę, wiecie? Wpierdzieliłem się normalnie na mukę. Baton zjedzony. W sumie energia mi się zregeneruje teraz, nie? Jak batonik zjedzony. Dobra, tu z wami zatańczę, frajernia. Wow! Taka jest, taki numer? Farel, spierdzielaj! I co, pedały? I co, pedały? Dzida! Dzida, gdzie moja? Butelką pustą dostał, ale zadymiasz. Dobra, podhaczyli mnie. Tak myślałem, że to się skończy. Jeszcze nie mam skilla, wiecie w to? Nie mam jeszcze tego skilla z tym, że jak z nimi walczyć. Nie wiem, jak oni się zachowują. Wiem, że teraz mnie ciągną i na pewno będzie pękać w szwach w dupa, bo to. Tak mi się wydaje, że to o to w tej grze chodzi, wiecie? Że to jakiś gościu nienormalny tworzył tą gierkę. Dobra mordy, to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku z The Forest. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć! W następnym odcinku dowiecie się, czy dupa pękła w szwach.